Hej, cześć, witajcie z tej strony Gratis, a dzisiaj ze mną jest Sonika. Hejka! Sonika, aka, uwaga, uwaga, to jest coś, czego się totalnie nie spodziewaliście. To jest tak niespodziewane, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Sonika, jeśli będzie zadawać miliard pytań, nie, to nie jest jakaś moja nowa dziewczyna, nie, spokojnie, Ola wróci do Robloxa, nie martwcie się. Sonika to moja siostra Sandra. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz coś o sobie, Sandra. O kurczę, co ja mogę o sobie powiedzieć? To, że jesteś moją siostrą, już wiemy. To, że masz na imię Sandra, też już wiemy. Powiedz coś, czego jeszcze nie wiemy, żeby były trzy rzeczy, nie? O kurde, no to teraz wywiad. Pierwszy raz gram w Robloxa. No nie, nie tak totalnie pierwszy, ale jesteś dosyć świeża w tej grze, nie? Bardzo świeża, no. Taka świeża, że w sumie zdążyłaś awatar niedawno zrobić. Ale wygląda całkiem nieźle, jak na pierwszy awatar, który się robi. Trochę jak pakerka wyglądam. Trochę jak pakerka. Trochę ci się ręce rozjeżdżają, ale to jest do poprawienia, do wyklepania, wiesz, trochę się młotkiem puknie i będzie dobrze, nie? Dam radę, mamy czas. No słuchajcie, w każdym razie, moi drodzy, ważna sprawa do was, bardzo ważna sprawa. Chcieliście, żeby było więcej Robloxa. Ja robię Robloxa, Ola będzie wracała do Robloxa, więc i Sandra chce Robloxa spróbować robić, więc pomóżcie jej, wejdźcie do niej na kanał. Na razie nie będzie pewnie jeszcze filmów, ale czym więcej subskrypcji na kanale zbierze, tym chętniej pewnie zacznie i szybciej wrzucać, więc link do jej kanału macie w opisie, a dzisiaj będziemy sobie grać razem w Restaurant Tycoon, żeby ją trochę wprowadzić w ten świat, jak to wszystko wygląda, więc będzie mi pomagała w mojej restauracji. Sandra, w każdym razie, wygląda to tak, że tutaj mamy swoją restaurację, na razie wygląda to... biednie? Skromnie? No, sterylnie. Sterylnie, to jest dobre słowo, to jest bardzo dobre słowo, sterylnie, tak. Jest prawie jak w szpitalu. Kwestia jest taka, jesteś tutaj osobą, która może tu pracować, nie możesz tu robić wszystkich rzeczy, więc nie widzisz dokładnie tego, co ja, aczkolwiek, no teraz też masz takie, że dzień trzeci, czy nie? Gdzie mam niby dzień trzeci? Nie, dobra, to tylko mi to wyskakuje. Słuchaj, kwestia jest taka, mamy różne kwestie, które możemy tu poruszać, możemy sobie zrobić, tam zatrudniać kucharzy i tak dalej, ale na początku jesteśmy biedni, bo jak klikniesz sobie tabulator, to musisz patrzeć na moje pieniążki, ja mam obecnie 350, nie jest to za wiele, nie? Ja nie mam w ogóle, kwestia jest taka, biedna jak teraz, jeśli chcesz pomagać, to na początku musimy być kelnerami. Musimy być i kelnerami, i kucharzami, i sprzątającymi, więc musisz podejść do klientów, kliknąć na nich, bo to jest stolik dla dwojga i dać im stolik dla dwojga. O kurde. No i kliknąć na stolik, który ma wolne akurat miejsce. No, najpierw na nich, potem na stolik. Uwaga, to będzie ciężkie. Na nich i na stolik. Na nich. Na stolik. O, proszę bardzo już. Ale Krystian, nie dogadaliśmy się w najważniejszej kwestii. Słucham. Co z moją wypłatą? Nie ma mnie. Za ile ja mam tutaj pracować? Co to za jakieś? Słuchaj, dostaniesz napiwek. Napiwki będą twoim. O, proszę bardzo, patrz, nowi klienci. Wykorzystujesz siostrę, kurde. A ta zobacz, jakie ma ramiona. Co ona? No, ona ma jeszcze bardziej męskie niż ty. No właśnie. No. Dużo płatków owsianych je, czy co? A ty się przejmujesz. Płatki owsiane to ma we włosach chyba. O, możesz patrz, możesz odebrać. Proszę bardzo, możesz odebrać. Widzisz? Patrz, możesz... O, jak zapisałaś ładnie. A teraz wiesz, co jest najlepsze? Możesz go przyrządzić. O kurde. No. Czekaj, ale ja odbiorę, to co? Ja odbiorę drugi, proszę bardzo. O, cyk, cyk. I teraz... mogę jeden naraz, tak? Tak, możesz sobie jeden wziąć i sobie bierzesz. Ja pójdę sobie tutaj. A nie, ja muszę tutaj, bo ja... Czekaj, mnie tam kieruje. Dobra. Halo, przesunęłaś, ja tak bokiem miłym. Jak klikniesz, to na dole masz instrukcję, jak to się robi, czyli jakie rzeczy po kolei masz klikać, ewentualnie co myszką robić. Mam tutaj tylko strzałki i spacje. No tak, masz wszystko napisane, co musisz konkretnie robić. Tyk, do piekarnika i patrz. I o, widzę, że tam wywijasz, widzę. Nieźle. A nie, mam szybko naciskać spację, dobra, tak, Boże. O, ja na przykład, patrz, przygotowałem, teraz poczekam, aż... A zobacz, za takie tempo mam zawrotne, ja. Ale kręcioła żeś odwaliła, a ja pierdziu. Teraz też premię będę musiała dostać, nie ma opcji. Ty, ale kręciołki są darmowe, okej? Kręciołki są darmowe totalnie. O kurde, dobra, zrobiłaś, patrz, teraz? I teraz patrz, tu masz dwa i teraz możesz kliknąć na to i możesz im wydać, bez żadnego większego problemu. Klikasz, no, klik, o, a drugie mogę? Nie, dwóch nie możesz, bo wiem, że masz dwie ręce, ale to tak nie działa. No właśnie. Nie, to klikasz... tych muszę najpierw. No i klikasz sobie na faceta sobie klikasz. O, i teraz do reszty, do drugiej osoby. A ogólnie chciałem nazwać naszą restaurację, ale wyszły hasztagi, bo ta gra jest wspaniała, jeśli chodzi o pisanie. O, dobra. Nie wiem, czy się chlebem cząstkowym najedzą, ale... Słuchaj, może to przystawka. Ale czemu jest... oni widelca do tego używają? Kto je chleb z widelca? Ja naprawdę nie wiem. Ale możemy spróbować. A to co jest? To jest on, ona czy ono? Nie ma. To jest gracz inny. Akurat w tym przypadku to jest akurat inny gracz, że tak powiem. To jest akurat Marasek. O, zróbmy tak. A skąd ty to bierzesz? Ja buduję, patrz. I teraz będziemy mieli pieniądze masz? Stół dla czworga. W ten sposób, tak, bo nie płacę tobie pieniędzy, dlatego stać nas... O, proszę bardzo, stolik dla trójki. Widzisz, patrz, jaki kurde trafiać. O, i możesz teraz kliknąć, zbierasz talerze i albo zamówią coś więcej, albo sobie pójdą. I zostawią pieniądze. O, jeszcze na przykład, proszę bardzo, pizza serowa, patrz, są dwie, choć bierzemy po jednej. Czy się dziwić, że mają takie kurcze bary, jak one same węglowodany jedzą, nie? A, no kurde, a zobacz, jak mąką sypie, zaraz będziesz sama mąką sypała, se zobaczcie, jak to wygląda, kurde. Albo nie, czekaj, będziesz ja tutaj kręcioły mam mychą robiła. Ciuch, 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 ciuch. Stąd króliku jeden. Gdzie ja mam stać? Króliku jeden. No tam przy tym drugim musisz stanąć, bo jedna... Ale to co, to mnie nie prowadzi teraz. Ale wzięłaś zamówienie? Wzięłaś zamówienie? No, a nie, czekaj, bo ja wziąłem oba, zamówienia. Ty czekaj, bo musisz coś z ekranem, gdzie ja tutaj na dachu jest. Możesz wydać zamówienie już. Dobra. Ja jestem głupolem i wziąłem dwa przez przypadek naraz. Czyli można dwa. Tak, zamówienia gotować możesz chyba nawet do 5, ale Jezu. nie możesz nosić więcej. No i teraz ja zaniosę. Co się stanie, jak klientom wejdę na stolik? Myślę, że się nie obrażą, tym bardziej, że to pusty stolik akurat obecnie. To proszę, teraz bierz wszystkie zamówienia, tu masz listę zamówień i zabieraj i gotuj. I lecisz, lecisz. Czekaj, co ty do mnie mówisz? Czekaj, bo mi się coś z ekranem dzieje, ja tutaj na dachu jestem. Ekran mi skacze na dach. No wziąłaś jedno zamówienie tylko, słabiutko, bierz resztę zamówień, halo. Nie denerwuj mnie nawet, gdzie ja jestem? Kurczę, także mam nadzieję, moi drodzy, że pomożecie. Wbijemy szybko na przykład 10 tysięcy subskrypcji, brzmi fajnie? Brzmi fajnie. Tak. Tak, o, ugotowałaś chleb czosnkowy. To patrz, teraz ja ci go ukradnę. Czekaj, czemu ja stoję na stole? Ja bardzo niekulturalna jestem. Ja ci go zabieram, a ty robisz teraz... O, proszę bardzo. Pyk, pyk. Czekaj. Bierzesz, robisz lody, pizzę serową i spaghetti bolognese. Czekaj, to nie dla mnie za szybko, ty, jak to działa? To było dobre tempo klikania. Ale zobacz, jak wałkuję, zobacz, jaka szybka jestem. Ty, ile teraz to chyba sosu. Chcesz mnie pobić, rękę podniosłaś. To kiedy indziej, jak się spotkamy. Niezłe groźby karalne. A co ty obecnie robisz? A ja wiem. Chyba pizzę serową, takie kręcioły robisz. O, ba. Nie wiem, to jakiś boczek jest, salceson czy co? Boczek, ale rękę ci się połamała w ogóle. A ty już zrobiłaś pizzę serową, ja mogę rozdawać już, nie ma problemu. Ja się tylko na dół patrzę na instrukcję. Nie ma problemiku. O, mogę zebrać talerzyki, proszę bardzo, ja posprzątam. I trochę pieniędzy. O, i teraz pewnie sobie stopy spalę trochę, jak na tym stoję, co? Spaghetti bolognese. O, proszę bardzo, pa, ile ci zamówień załatwiłem. Tylko, że jak taki sanepid przyjdzie, ja tu po stole łażę z buczerami, nie? Spokojnie, nie martw się, tak szybko nas nie zamkną. No nie wiem, kurde, co mam tu robić? Dobra, pomogę ci trochę i zrobię lody. Czy zauważyłeś, że spaghetti, chleb czosnkowy, pizzę i lody robisz takim samym sposobem? Jedne krótszym, drugie dłuższym. I tak ketchup dodajesz do tego? Dobra, ja tu gotuję ci coś, teraz możesz ty coś rozdać. Nie ma problemiku. Czekaj, kto chciał lody? Przecież masz nad nimi napisane. Ale czekaj, bo ekran. Takie chwila, kto chciał lody? Kliknij na nie, kliknij. No ale klikam na nie, a one mi nie wchodzą. No to przybliż trochę kamerę i kliknij. Tylko na nie, bezpośrednio ale na nie. Ale co ty myślisz, że ja ślepa jestem, że nie widzę tych lodów? Nie wiem, nie chcę się kłócić. Weź ty bądź kelnerem, a ja będę tam robiła spacjami. Ja będę gotowała. Będziesz panią kucharką, tak? Krystian mi pokazuje, żebym szła do kuchni. A, bo wzięłaś coś do gotowania. Wzięłaś coś do gotowania, dlatego nie możesz. Na dole, jak masz coś do gotowania, na dole zobacz, jakie kręcioły walisz, bąki. O, za chwilę stracimy klientów, bo nie zaniosłam lodów. Spokojnie, ja już się zajmuję lodami, nie ma tu żadnego problemu. Ale ty masz tempo, ty chyba często sobie tutaj w restaurację pykasz. Ponieważ? No bo takie ruchy masz szybkie. Mam 30 dolarów? Nie, ja po prostu mam szybkie paluszki, jestem pan szybkie paluszki. A gdzie ty się takich mózgów dorobiłeś? Ja grając w Robloxa, logiczne jest to, że dorabiasz się takich mózgów grając w Robloxa, nie? Oba, jakie mówię, aż mi klata wisi. Proszę. O, klata ci wisi, to chyba nie powinna, jak masz mózgu. Czeka na lody. No, słuchaj, ty, możemy spróbować ogólnie. O, odblokuj nową potrawę. O, słuchaj, mamy wybór. Lepiej słuchaj, jest dla ciebie wybór. Możemy odblokować pizzę pepperoni dla dorosłych albo spaghetti bolognese dla dzieci. A czym się różni spaghetti dla dzieci, a dla dorosłych? No nic, po prostu to jest taki wybór. Mamy jedno albo drugie. Które byś chciała? Nie, no to weź pizzę tą inną. Dobra, to bierzemy pizzę pepperoni. Krystian, czy ty wziąłeś zamówienie na lody? Tak, i musisz zrobić lody teraz. Proszę bardzo. No, ale nie pokazuj. Słuchaj, pomogę ci trochę. Znaczy, mógłbym ci pomóc, bo jeszcze nas nie stać. Moglibyśmy zatrudnić sobie kucharza albo kelnera. Kim wolisz być? Kucharką czy kelnerką? Britney Spears. Dobra. To może być całkiem ciekawe. O, możemy wziąć sobie premię do zarobku. Proszę bardzo. Patrz, znowu wchodzę na ten. O, dobra. Nie wiem, Krystian, ty jesteś moim szefem, powiedz mi, co mam. Dobra, to ja ci patrz. Ja ci ułatwię. Jeżeli będziesz dobrze płacił, no to... Ja ci ułatwię robotę, patrz. Zatrudniam ci kucharza praktykanta. I patrz, to jest najlepsze. Ma być ułatwienie? On musi się nauczyć najpierw, jak gotować bez praktykantem, więc będzie stał jak głupek i będzie się patrzył, jak ja robię, tak, nie? Ode mnie będziecie uczył robić lodów z ketchupem. No, ej ty, no bo klienci stoją, halo, klienci no, wiem, stoją. No już ich biorę, no. No, musisz się nimi zajmować, klientami, bo wtedy nie wiadomo, co wiesz, tak. No to chodźcie tu, no to proszę was. Już, przeklikałem, proszę bardzo. Musisz, to ty kliknąłeś, a ja już byłam z ciebie dumna. Z ciebie czy z siebie? Z siebie. A, z siebie, proszę bardzo, o. Możesz wziąć jedno zamówienie i patrz, on się będzie uczył teraz. No nie mogę, czekaj no. Na co mam czekać jeszcze, kurde? No bo ja nie wiem, no bo chcę wziąć już są przyjęte te zamówienia. A to czemu to nie jest napisane, że już jest przyjęte? Bo zrobiły się na lekko szaro. Możesz już rozdawać, możesz rozdawać. Proszę bardzo, ja tu już gotuję, słuchaj, ja robię bąki, proszę bardzo, pyk, 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 pstrąki. Zbijasz bąki, a nie? No może i zbijam bąki, jestem małym leniuchem, jakby nie patrzeć, nie? O, zbierz pieniądze, o, pieniądze to i dobrze będzie wychodziło zbieranie, coś czuję. Się okaże. Nie, tak nie. Zbieranie pieniędzy dobrze ci będzie szło, coś tak czuję. A ja te talerze to sobie pod koszulkę chowam, czy co? Wiesz co, do kieszeni, tak jak standard. Ha, ukradłem pieniądze. A? Nie, chyba ja wzięłam. Chyba ja ukradłem, wiesz? A czemu on stoi po drugiej stronie lady, ten kucharz? Bo on się uczy, to jest na razie praktykant. Proszę bardzo, masz stolik dla 4. Dobrze. Mogę ci też zatrudnić kelnera. O, proszę bardzo, masz. Poziom 1 kelner. No to co ja mam tutaj robić, jak ty mi tu wszystko, kurczę, załatwisz? No to słuchaj, no tak to wygląda, na początku sama prowadzisz, a potem tego to masz. Rób chleb czosnkowy. O kurde, a nie, to ten kelner zabrał. Kurde, chciałam ci pokazać, że ta miska po tym po spaghetti to ma dno otwarte. Widziałeś to? Ona nie ma dna. Ma otwarte, no bierz te wszystkie zamówienia i gotuj, no czekaj, gotuj. Jakie zamówienia? Czekaj, no, no tu, bo mi się ekran... Tu są. Musisz sobie przybliżyć scrollem, może taką umiejętność scrollowania. I pyk, pyk. Nie jestem głupia, wiesz? Wiem, jak ja tego i nie powiedziałem. I znowu stoję na stole. No widzę właśnie, że lubisz stać na stole. Słuchaj, bo są 4 chlebki do zrobienia. No Krystian, no ja, ale to ty zebrałeś już te zamówienia? A czy ten kelner tylko wziąłem, 2 jeszcze są. A te zamówienia, nie, to już kelner ci będzie zbierał, to już ty nie musisz pracować. Teraz Jezu, już idziesz, dobra. Teraz idziesz na kuchnię, Mam jakiś młotek na dole. Nic mi nie burz, proszę cię. O, i on się zaraz nauczy, zaraz będziesz mogła sama z nim pracować. O, patrz, widzisz, patrz, nawet już roznosisz. A ty gdzie będziesz w tym czasie? Ja będę zbierał pieniądze, ja będę dobrym szefem. Dobry szef wypłaca pracownikowi pieniądze. Niepotrzebne ci pieniądze. Na razie będziesz się czuła usatysfakcjonowana z tego, że tego. A to będę w twojej restauracji wyżerała. O, patrz. I jeden kucharz już będzie część posiłków robił. Proszę bardzo, jak przyjdzie zamówienie. O, widzisz? Dobra. Ktoś chciał te pierogi, a nie to jest chlebek czosnkowy. To nie są pierogi, to chleb czosnkowy. Wygląda jak pierogi. Prawie ci wyszło, Ty, ta ma ładne włosy, ciekawe czy drogie są. Kto, ta? Przepraszam, drogie masz włosy? Drogie masz włosy? Mogę sobie sprawdzić. Taki wziąć? Ale ma aparat na szyi, widziałaś? Aparat na szyi? Aparat na szyi ma. No to taki ten, jak to się nazywa? Instamox? Instamox? Jak się nazywa? Jak się nazywa takie te małe aparaty, co tak od razu drukują? Zobacz, ile rzeczy masz, dawaj, możesz gotować z nim. On tu cię nie wyrabia. Czekaj, ja też nie wiem. Ja nie wiem, ty coś kliknąłeś czy nie? No już zebrane są zamówienia. Zobacz jaka lista jest do gotowania, zobacz. Widzisz to? Jaka lista? Ja na dole widzę tylko pepperoni jedną. No to dawaj, lecisz z tą pepperoni. Siup. Czemu ja takie robię tutaj, kurczę, te... Obroty? Pamiętaj, gotowanie to nie tylko robienie jedzenia, ale również pokaz umiejętności. No. Tak to wygląda, przynajmniej tak powinno chyba to wyglądać. Te nasze dania to ci powiem tak mało apetycznie wyglądają. Czemu mało apetycznie? No ta pizza serowa to taki kurde naleśnik w sumie. Nie, no bez przesady. To spaghetti to takie mało sosowe jest. Nie, no jest całkiem nieźle. Czekaj, ja mam jeszcze jakieś zamówienie? Chciałbym jeszcze coś zrobić, ale pieniędzy nie mam, bo bym mógł kupić 3 i pomóc wam gotować, albo zrobić lodówkę do napojów, której też nie możemy zrobić, bo nas nie stać jeszcze. Ty nie masz pieniędzy, a co ja mam powiedzieć? No ja nie wiem, mam tylko $30, słabo się starasz, mało zarabiamy. charówa, biegam, kurde, a nic nie mam, nic. A czemu ty stoisz na pizzę, a później komuś wydasz taką pizzę? On mi nie wiem czemu on mi polewa keczupem nogawki, ale okej. Ja nie wiem czemu ty w skarpetach jesteś. To nie są skarpety, to są buty. Nie, to są skarpety. Sama jesteś skarpeta. To są buty. No, no. Ty, patrz, obrot, dobra, szybko. Nie wiem, co się dzieje. Skąd tyle ludzi się tu wzięło? No, normalnie oni przychodzą, bo są zainteresowani. Takie dobre jedzenie robicie. Zobacz, jak tu wciągają, kurde. Obsłuż klientów przed końcem dnia, żeby dostać bonus pieniężny. Kurde, a kiedy jest koniec dnia? To jest dobre pytanie. No właśnie, też się zastanawiam. Już trochę przepracowana jestem. Już? Tak, dopiero zaczęłaś, dopiero 15 minut pracujesz, co ty myślisz? Jeszcze... Kto zbiera te zamówienia? Jeszcze prawie 7 godzin przed tobą. 7 godzin? No. A jak szybko tutaj czas płynie? Tak jak w realnym świecie. O kurde. Szkoda, że jeszcze nic nie jadłam. Słuchaj, będziesz mogła sobie zjeść lody w przerwie. Lody dla ochłody. Nie chcę lodów. Dobra, już nie ma zamówień? Nie, no obecnie nie ma jeszcze. Ale w sensie... czemu ja mam takie... A czekaj, co to jest? Lody, on chyba zrobił, tak zrobił. Czekaj, ja mam jakiś tryb budowania. Restauracja, stoły, krzesła, aneks kuchenny, łazienka, dekoracje, budowa. Dekoracje. Na razie nie mamy... Sztuka. Na razie nie mamy pieniędzy chyba na dekoracje, tak mi się wydaje. Ja mam 10 diamentów, to już trochę jest, nie? Ja też mam 10 diamentów, ale to chyba... Chciałbyś flagę Hiszpanii? Flaga Hiszpanii? Chociaż mnie włoską powinieneś tu mieć. Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Możemy zrobić drive-thru, okienko. Natura. Ale... Ej, to w sumie trochę jak teraz, nie? Kaktusy. Jakby nie patrzeć. No, w sumie. Jakby nie patrzeć, trochę jak teraz, kurde. O, idę po pieniądze, idę po pieniądze. Halo, kto mi tam kradnie pieniądze, złodzieju jeden? Czekaj, muszę nacisnąć. Złodziejaszek jeden. Złodziejaszka totalnie. Jasne, o, możemy nową potrawę dać. Sałatka włoska. Ja myślałam, że ten tutaj, to od tyłu wyglądał trochę jak pies. I ja mówię, o, z pieskiem przyszedł. Nie, to jest dziecko, Sandra. To jest dziecko? Tak, to jest dziecko, jakbyś się pytała. A to takie bardzo na obecną sytuację przygotowane. Tak. No. O, patrz, ja na przykład kupiłem nam lodówkę i teraz możemy napoje serwować. O, i pieniądze przyszły. Czekaj, kurde, w lodówkę weszłam. Nie da się wejść w lodówkę, co to za kłamstwo? No, jak widać, ja mogę. No nie da się. No ale o, ja proszę potrafię. Bardzo, sałatka włoska. Nie no, to jest jasne, że ci zazdroszczę. Ja zawsze ci zazdrościłem, Sandra. Zawsze. Patrz, jak pykam te pizzę. Stolik dla dwojga. Widzę, jak tam pykasz. Co prawda nie widzę tego, on tylko ten tutaj jakiś kroi marchewkę i pieprzy. Ty, ale indukcję mamy, no to w sumie już na bogato, nie? No na bogato, wiadomo, że na bogato, kurde, lecimy. Jesteśmy no, bogaci, tak. Szaleni i bogaci, kurde. Dlatego nawet kwiatka nie możesz do ozdoby kupić. Po co komu kwiatki do ozdoby? Mamy lampy i mamy dach. Nic więcej nie jest nam potrzebne. Bieda. Jaka bieda. Zobacz, jak ci ludzie są zadowoleni tutaj. Ty ten obok którego stałeś, ten z tym brzydkim takim hairstylem, to jest to sałatka niby? Tak, to jest sałatka włoska. Jakieś kulki mocy mu tam pływają. To są oliwki i mozzarella, nie kulki mocy. Mozzarella. A to żółte to co? Bo ta mozzarella to rozumiem, że biała, a to żółte? Też mozzarella, tylko ta już trochę leżała. Zleżała się w lodówce. Zostawiłaś na tydzień i zapomniałaś. Pieniądze. Już ukradłem. Co myślisz? Dobrym szefem jestem. Kradnę pieniądze na starcie. O Jezu, ty, ja całe miasto miałam podgląd. O Jezu, znowu mam podgląd na całe miasto. To nie miej podglądu na całe miasto. Lepiej nie rób tak. Co się stało? A to co, Karate Kid? Nie wiem. O kurde, ale macie zamówień. Ja pierdziu. Zobacz, jak przychodzą. Poproszę stolik dla dwojga. Dzięki. Nie mamy. A nie, zwolnił się. Dobra, nie czekaj. Mamy. Czemu ja nie mogę zobaczyć, które te zamówienia są zebrane, a które nie? Pa, teraz ja będę gotował, a ty będziesz rozdawać. Zamienimy się na chwilę, nie? Nie ma żadnych dostępnych stacji do pracy. No i jak ty dbasz o pracownika, jak ty dbasz o swój biznes? No nie ma, ale to postaw. A nie, ty chyba nie możesz. Ty chyba nie możesz. Jak ty nie masz pieniędzy, to ja już na pewno nie mam. No na pewno zabrał mi pizzę sprzed nosa. I za chwilę mnie szef oskarży, że ja nie pracuję. No nie wiem, możliwe, że nie pracujesz. Potem się dowiem od niego, czy rzeczywiście pracujesz. Dobra, nie wiem, czy wy chciałyście tą pizzę? Być może. To ją dostaniecie. Nie wiem, czy wy chciałyście tą pizzę, czy w sumie nie. Krystian, ten kucharz to tak, wiesz co, na dwa razy, no ja nie mam co robić. No, no jak, no zobacz jakie kręciołki i bąki prowadzę, zobacz jakie pyk, pyk, pyk. Bąki. Bum, bum, zobacz już pizzę jest w piekarniku, ciach. A on tam marchewkę kroi, do czego to marchewka niby mu? No do tej sałatki z tą spleśniałą mozzarellą. Siup, siup, zobacz już kolejne rzeczy wydawane. Siup, Jezu, siup, przeszłam siup, po klientce, mam nadzieję, że zapłaci. Mam nadzieję. Te spaghetti to takie, wiesz, to no biedne trochę, jak zupa wygląda. No bo to takie bez makaronu. Zupa mleczna to jest stołówka. Bar Mleczny Miś. Patrz, o, robię ci tak, patrz. I teraz uwaga, jesteś gotowa? Patrz, ciach. No nie wiem, gdzie ty jesteś. Ciach i patrz, i możesz gotować z nami razem. No, chyba na ścianie. Dostawiłem ci tam specjalnie. Co prawda na razie nie ma zamówień, więc nie możemy nic zrobić w tej kwestii, ale... A co ty, masz pieniądze? 87 tylko zarobiliśmy, taka harowa za 87? Nie no, ja tu to jest inwestycja, inwestuję. Zobacz, tu ci zrobiłem teraz, tu jedno będzie moje, drugie twoje. Do pracy oczywiście. Czekaj, czy on już ma wzięte zamówienie? Nie wiem. Ta tak, sałatka naprawdę wzięte. Nie wygląda apetycznie, wiesz? Nie no, mówię ci, że dziada... A, wzięłam. Pieniądze mogę... Jasne. Au, lody mu zabrałaś do tego. Idę po te miski z tą dziurą w dole, nie? Zabrał mi. Krystian, on mi całą pracę zabiera, weź go zwolnij. O, możesz gotować, masz pizzę do zrobienia. Masz pizzę do zrobienia. Zaraz po tym jak okrążę stolik. A poczekaj, jak ten skończy jeść lody i wszyscy jeszcze w czwórkę zamówią. Wtedy będzie. Ale tą ręką machasz tam. No co, klienci czekają, niezadowolony klienci czekają, wiadomo, wiadomo. O, zebrałem talerze. Ciekawe, czy coś jeszcze zamówią, czy zostawią pieniądze. Jak zostawią, ile to chciałbyś na pizzę czekać? 57, słuchaj. Zgarnąłem. Nie wiem, jest coś jeszcze? Jest coś jeszcze. Dobra. Gdzie jest ten kelner? Jak nie jest potrzebny, to kurczę, jest wszędzie, a jak jest potrzebny, to się obija. Nie no, wy tutaj dajecie sobie radę, działacie, no spokojnie. Pierdziela się. Ja tu szef, witam serdecznie, mamy super kucharkę, dzisiaj nowo przyjęta, radzi sobie bardzo dobrze. Właśnie wylałam sos marinara na podłogę. Kręci bąki, radzi sobie, super dziewczyna jest. Pa, ja też jestem, ale mam teraz super kamerę. Ty, co to jest? Happy Meal'a ma? No, a ja chcę takiego Happy Meal'a. Taka dziecięca wersja trochę, bym powiedział. Nie mogę tego wziąć. O, proszę cię. 169? Skąd nagle te pieniądze się wzięły? Pa, a będziesz pokazać coś teraz? Roślinkę. Kolejny kosztuje 500, ale zdzierstwo. Jezu. Będziesz mógł kupić paprotkę. Ile kosztuje paprotka? Aż się nie boję. Wiem, kaktusy tylko widziałam. Natura. Aha. Najdroższe krzaczki są po... Takie brzydkie krzaczki są po 50, a jakieś bambusy możemy kupić jak chcesz. Super bambus. Kup to drzewko bonsai. Nie, bo to na pewno drogie. 100% będzie drogie. W realnym świecie na pewno, ale czy w grze? O pieniądze, pieniądze. Tryb pieniądze, tylko pieniądze się liczy. Tak, dobra. Ja mogę być zatrudniona do pieniędzy. Słuchaj, na razie radzisz sobie dobrze, musisz jeszcze przejść małe przeszkolenie, ale to już poza kamerami. Także, moi drodzy, przypominam, link do Sandry macie w opisie. Chodźcie, subskrybujcie jak szaleni. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku, no i pa pa!